Komisja Rewizyjna opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu gminy Krosnodrzańskie. Już w tym momencie było jasne, że burmistrz Krosnodrzańskiego zostanie wysoko oceniony za wykonanie budżetu w 2012 roku. Sesja absolutoryjna, która miała miejsce w pierwszym tygodniu czerwca, jest jedną z ważniejszych w ciągu całego roku. Jest to bowiem ocena, jaką radni wystawiają włodarzowi za pracę, jaką wykonał w roku poprzednim. Budżet szyty na miarę. Takie oceny także się pojawiają przy okazji absolutorium. Wcześniej pozytywną opinię na temat wykonania zeszłorocznego budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa. Organ ten bardzo skrupulatnie sprawdza wszystkie zapisy finansowe. W wykonaniu za rok poprzedni wszystko zgadzało się tak, jak powinno. Mało tego, z punktu widzenia funkcjonowania gminy, wykonanie było bardzo dobre. My chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, kiedy jesteśmy wszyscy w swoich domach bezpieczni. Nie ma już dzisiaj ryzyka. Po tym, jak wyszliśmy na prostą, chciałbym jak najszybciej przystąpić do inwestycji. Chciałbym remontować chodniki, drogi, mówił burmistrz. Stoimy w przededniu przygotowania budżetu na rok 2014. Siądźmy do stołu, dogadajmy się, jak ten budżet ma wyglądać. Żebyśmy wszyscy, jako mieszkańcy gminy, byli bezpieczni, bo tak naprawdę to jest nasza wspólna sprawa. Gdy tworzono budżet 2012 roku, dochody zaplanowano na poziomie 46 milionów złotych. Natomiast wykonanie przekroczyło najśmielsze oczekiwania, bo do kasy gminnej wpłynęło ponad 1,5 miliona więcej, 47,7 miliona złotych. Jeśli chodzi o dochody z podatków i opłat lokalnych, czyli to główne źródło dochodów gminy Krosnodrzańskie, planowaliśmy ponad 14 milionów, wykonaliśmy ponad 15,5 miliona, co dało nam procent wykonania 109,77, czyli o prawie 10% więcej niż żeśmy zakładali w planie. Mądrze przygotowany plan oszczędnościowy pozwolił na zmniejszenie wydatków. I to prawie o 10%. Gmina miała wydać w 2012 roku, zgodnie z wcześniejszym planem, ponad 48 milionów złotych, a wydała o 4 miliony mniej, niewiele ponad 44 miliony. Jakie zadania mają największy udział w wydatkach budżetu gminy? Największą część tego torta zabiera nam oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza, czyli wszystko to, co jest związane z oświatą, to jest 38% naszego budżetu. Następną część zabiera nam pomoc społeczną, znaczy mówię zabiera, po prostu takie zadania realizujemy i one mają jakby największy udział w realizacji zadań własnych budżetu gminy. To jest 22%, które przeznaczamy na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie. O ile 2012 rok wykonano bardzo dobrze, o tyle obecna realizacja budżetu będzie miała niebagatelny wpływ na rozwój inwestycyjny gminy. Krosnodrzańskie wychodzi na prostą, jednak obecny 2013 rok jest także bardzo ważny z punktu widzenia spłacania ogromnych kredytów zaciągniętych kilka lat temu. To wykonanie w 2013 roku pozwoli nam, że tak powiem, być wiarygodnym samorządem w oczach wszystkich instytucji finansujących, otworzy nam, że tak powiem, wreszcie drogę na i możliwość i zakończyć jakby ten etap zaciskania pasa czy tych takich oszczędności. Nie bylibyśmy w stanie zrobić tego, gdybyśmy przez lata 2011 i 2012 jednak nie dokonali tych cięć i nie przeorganizowali tych naszych dochodów i tych naszych wydatków. Dlatego, że trzeba było naprawdę uzbierać spore oszczędności, żeby móc w jednym roku spłacić tak ogromną kwotę tych kredytów. A zadań do wykonania jest mnóstwo. Wspomniane drogi, chodniki to tylko kropla w morzu potrzeb. Przydałaby się rewitalizacja zieleni miejskiej, przydałoby się zabezpieczyć miasto jeszcze bardziej przed powodzią, oprócz tych dwóch wałów czy trzech, które nam się udało zrobić w ostatnich latach. Chciałoby się więcej. Ale jak to się mówi, trzeba mierzyć siły na zamiary. Rozsądna polityka finansowa w 2012 roku pozwala planować w kolejnych latach wiele zadań, na które do tej pory nie było pieniędzy. Za wykonanie budżetu w ubiegłym roku nawet ze strony opozycji pojawiły się pochwały. W głównej mierze na tą realizację budżetu składa się praca pracowników Urzędu Miasta i Gminy, naczelników, oczywiście też i osobą, która to zawiaduje czy koordynuje, pani skarbnik i w dalszej jakby kolejności pan
burmistrz. Jednak nie bez zastrzeżeń do na przykład Straży Miejskiej. Chciałbym, żeby jednak ten pomiar prędkości nie był głównym priorytetem Straży Miejskiej, ponieważ ustawa o Straży Miejskiej nakłada wiele, wiele innych obowiązków na Straż Miejską. Opozycja zarzuca też wykonawcom budżetu, że jest on lepszy niż przedstawiane do tej pory prognozy. To było mydlenie oczu, ocenia radny Magdziak. Radosław Sujak cieszy się, że długi z poprzednich kadencji udaje się spłacać. Mało tego, gmina wychodzi na prostą. Dziwi się tylko opozycji, że ta wstrzymuje się, bo wykonanie było lepsze niż prognozy. Krytyka jednak to prawo opozycji, mówi. Gmina nie wydała więcej niż wynosiły jej dochody. Ten element oceny wykonania budżetu był podkreślany wielokrotnie. To jest tak jak w każdej rodzinie, że nie możemy wydać więcej niż mamy na koncie czy w portfelu. Udzielenie absolutorium stało się faktem. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Dwa głosy wstrzymujące się. Kto jest przeciw? Nie widzę. W związku z tym, że za tą uchwałą głosowało 9 radnych, bezwzględna większość rady, która jest niezbędna do przyjęcia tej uchwały, wynosi 8 osób, stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Krosno-Odrzańskie za 2012 rok. Panie Burmistrzu, Państwa, dziękuję.